Nie wiem, czy to warto będzie powiedzieć, że to są częściowo wiersze i częściowo tak zwane poematy prozą, które w Polsce są mało popularne, ale uprawiał je Herbert i inni poeci, także Szymborska nie uprawiała tego. Te poematy prozą jest taka, każdy ma taką naklejkę na sobie z piszących, bo ciągle krytycy się na coś powołują. Więc między innymi przy recenzjach czy krytykach z moich wierszy zawsze jest wspominane, że to jest, że to jest moja specjalność, to są poematy prozą. I te poematy prozą są głównie wzięte, właściwie nie dowzięte, tylko po prostu rozpowszechnione były zawsze we Francji. No, Spleeny Baudelaire'a, to są właściwie poematy prozą, oczywiście można inaczej tego nazwać. Ale w ogóle nie było prawie poety gdzieś tak z okresu post-symbolistycznego, który by nie uprawiał tam, nie napisał przynajmniej kilku poematów prozą. One są oczywiście może mniej, jak się je czyta, to mniej efektowne, bo są krótkie. I wszystko polega na tym, że jest to pisane tak jak proza. Także można nawet przedzielić słowo i dać je w następnej linijce, co normalnie w poezji, no chyba, że się chce być ekscentrycznym, wszystko już można, ale zasadniczo w poezji się tego nie robi. I jest jak gdyby inny zakres tego zainteresowania tym światem, który się objawia w poematach prozą, bo one są jak gdyby swobodniejsze, mimo że to jest duża dyscyplina, one są swobodniejsze niż wiersze, bo zadaniem tego jest pokazać jakąś sprawę albo jakąś rzecz w sposób możliwie spontaniczny. A potem, ale nabiera to już potem według mnie cech wiersza. Natomiast ostatnio uprawiałam taką rzecz, która troszkę narobiła takiego drobnego szumu w środowisku. To był tom Błyski. I to jest, jakoś mi się przypisuje, że to jest forma, którą ja wymyśliłam. Ja chętnie się po to podstawiam, ale z zastrzeżeniami, bo to są rodzaj, można powiedzieć, takie zapisy poetyckie, które są właśnie krótsze, bo są takie błyski, rzeczywiście błyski, coś przychodzi do głowy, natychmiast zapisać to, z tego się może rozwinąć wiersz albo nie. Natomiast jest to jak gdyby taki moment iluminacji i to jest utrwalone. I powiem szczerze, że powrócono pod wpływem tych moich, że nie jest chyba żadna zarozumiałość, tylko określenie rynku, że jak gdyby podchwycono ten błysk, że okazuje się, że każdy poeta taki błysk może napisać. I zaczęły się mnożyć błyski, co nawet mnie bawiło i cieszyło. Natomiast bardzo często te właśnie i błyski, podobnie jak poematy prozą, nie wychodziły, a to musi wyjść. Musi to być tak, żeby to było nośne, żeby to, co się tam widzi nam, żebyśmy potrafili jednak przelać w dwóch zdaniach na przykład, czy w jednym nawet na papier.